Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zdanie końcowe dzisiejszej Ewangelii jest nam dobrze znane. Często słyszymy je w Kościele. I patrząc na liczbę chrześcijan w świecie, można pomyśleć, że prośby zostały wysłuchane. Dzisiaj jest wielu robotników. Ale to wrażenie jest tylko pozorne. Tłum, który szedł wtedy za Jezusem, był znacznie mniejszy od tłumu, który dzisiaj także pragnie uzdrowienia i wzmocnienia duchowego. Tłum pragnący doświadczyć Boga nie zmalał. Jezus uzdrawiał chorych i tym samym uczył apostołów, co jest w ich posłudze ważne. Pokazywał, że bycie blisko ludzi cierpiących jest wpisane w kapłańską tożsamość i że naśladowanie Jego działań jest potrzebne światu. Dlatego Jezusowa prośba o modlitwę za kapłanów, którzy z pełnym zaangażowaniem i siłą będą pełnić posługę, jest wciąż aktualna i jest naszym codziennym zadaniem. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.